Cześć! Tym razem witam Was ze stoiska Lenovo, gdzie możemy obejrzeć premierowe smartfony Motorola. No to przyjrzyjmy im się przez chwilę. I oto premierowa Motorola One Zoom już w naszych rękach. Telefon z dosyć fajnym wyświetlaczem OLED-owym o przekątnej 6,4 cala z niewielkim kropelkowym noczem i w sumie dosyć wąską ramką. No i prawie że czystym Androidem. Tu jak widzimy jest wersja na prawdopodobnie na rynek niemiecki z integracją z Amazonem, ale należy się domyślać, że wersja oferowana u nas będzie pozbawiona tych dodatków z wiadomych powodów. Będzie po prostu czysty Android wzbogacony jedynie o dodatki Moto, czyli gesty i tym podobne rzeczy, włączanie latarki za pomocą podświetlacza. To co znamy już z wcześniejszych modeli Motorola. Warto również wspomnieć o pokaźnym akumulatorze o pojemności 4000 mAh, no i o 25-megapikselowym aparacie do selfie. Ale najważniejsze, moi drodzy, czai się z tyłu. Z tyłu mamy czteroobiektywowy aparat fotograficzny. Główna matryca ma 48 megapikseli, optyczną stabilizację i dedykowany tryb nocny. Dodatkowa 8-megapikselowa matryca współpracuje z teleobiektywem, a następna 16-megowa z obiektywem szerokokątnym. No i na koniec 5-megapikselowa matryca do rozmywania tła. Wszystko zamknięte, jak widzicie, we wspólnej oprawce z fajnym podświetlanym logo Motorola. No i obok oczywiście diodka LED-owa musi być dwutonowa. I wszystko to podane w całkiem zgrabnej obudowie o dość ciekawej, wyróżniającej się w tej chwili na rynku stylizacji. A oto już kolejny z premierowych modeli Motorola, Motorola E6 Plus. Telefon z ekranem o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości HD+, z proporcjami 19,5:9. Zasila ten telefon akumulator o pojemności 3000 mAh. Jeżeli chodzi o przedni aparat, to 8 megapikseli, natomiast z tyłu aparat 13-megowy, wspomagany dodatkową 2-megową matrycą do rozmywania tła. Klasyczny dla Motorola czytnik linii papilarnych wkomponowany w logo. No i muszę przyznać, że dosyć fajna stylizacja. To nie jest drogi telefon, a jednocześnie jest to telefon całkiem ładnie wyglądający, chociaż jak widzicie, jak wszystkie błyszczące telefony, dosyć ładnie się brudzący. No ale cóż, to jest chyba cecha, z którą musimy się już powoli zacząć oswajać i pogodzić po prostu. Jeżeli mamy telefon błyszczący, będzie on po jakimś czasie wyglądał tak, jak właśnie ten tutaj na targach, dotknięty przez dziesiątki rąk przede mną i pewnie jeszcze dziesiątki po mnie. I na koniec mała ciekawostka, coś czego w Polsce nie zobaczymy. Dodatkowy moduł do Motorola Moto Mod, pozwalający starszym telefonom kompatybilnym z motomodami stać się smartfonami 5G. Ja tutaj może posilę się tabliczką, jeżeli chodzi o kompatybilność. Jest to kompatybilne z Moto Z2 Force Edition, Moto Z3 i Moto Z4, ale oczywiście niestety tylko w amerykańskiej sieci Verizon. I to tyle z naszej krótkiej wizyty na stoisku Motorola. Pamiętajcie, więcej o rzeczach, które pokazuję i oglądacie tutaj na mgsm.pl. Do zobaczenia, cześć!